Cześć, siemanko, witaj z tej strony Ryoko. Dzisiaj wiem, że dawno nie było, ale dzisiaj sobie wykonamy króciutką misję poboczną. Misję poboczną. Ostatnia wola. Przekaż rodzinie Terensa jego ostatnią wolę i testament. Więc jesteśmy już praktycznie na miejscu. Wyrespiło nas tutaj. Zacząłem dopiero grę. I musimy chyba iść na górę. Aczkolwiek pewny nie jestem. Terence gave you this? It's a will. Is this his blood? Oh my god. Dobra, i wykonaliśmy to zadanie, więc zrobimy sobie jeszcze jedno jakieś takie króciutkie, co tutaj jest. Nie, żeby tak nie było. Zobaczymy, gdzie to jest. To jest 300 metrów, to nie będziemy tam nim lecieć. Wykonamy jedno króciutkie. Alkohol dla Teresy. Aha, nie mam alkoholu. Z 200 metrów, nie. Możliwe, że... Aha, załatwię insuliną dla... To jest 200 metrów. Nie będziemy nigdzie lecieć tak daleko. Co to w ogóle było za zadanie? Dobra, wszystkie są za daleko. Następne zadanie, jakie będziemy mieć, a może te? Dobra, wykonamy główny wątek. Mamy główny wątek. Jaka... To jest misja w ogóle. Utopione nadzieje. Przeszukamy sobie jeszcze tutaj. O, handlarz. Nie wiem, czy to była jakaś misja, czy co? Dobra, mamy iść do tej zakonnicy. Ostatnio była w kinach. Podobno nie byłem, ale słyszałem od swojej dziewczyny, że to był daremny film. Zapowiadali najstraszniejszy horror. A jednak za dużo gagów się pojawiło. Ale ona stara w ogóle. Yesterday we lost our water supply. Two brave souls left this morning to check the pump station. They haven't returned. Nie wrócili, a co? Nigdy, zawsze się zastanawiałem, co jak nie wezmę danego zadania. Chyba pojebało, że ja będę zapierdalał 409 metrów teraz. Ten odcinek ma być króciutki, ponieważ misję wykonaliśmy, a to, że wypełniliśmy, znaczy wyrespiliśmy się tak blisko, no to już nie moja wina. Mam dwa zaległe. Ale look around the neighborhood. Search the backs of trucks, search the bodies of those who are no longer among the living. Maybe you'll find something. Co ja mam mu przynieść? Nie wiem, naprawdę. Dobra, odpierdolę wam mszę i możecie iść do domu, tak? Dobra, idźcie tam, gdzie są zombie. A posłuchajcie tego. Oni się tak będą modlić przez całą grę. Zamiast coś zrobić, oni będą się modlić. Ja rozumiem, wiadomo, że trzeba iść. Że trzeba iść drogą boską i w ogóle, ale no w takiej sytuacji, no nie wiem, co byście zrobili? Napiszcie w komentarzu. Wzięlibyście los we własne ręce i próbowali się wydostać, czy może jednak byście zaczęli się cały czas modlić? Na wasze odpowiedzi czekam w komentarzach.
Teraz przeszukałem i nic tu nie ma. Tamtego kolesia chyba zamknęli na zewnątrz. Dobra, ale mniejsza z tym. Z tej strony to wszystko. Kończę ten odcinek. Przeszedłem już w sumie dwie misje. I... naprawdę, piszcie w komentarzach, co byście zrobili podczas apokalipsy zombie. Czy wzięlibyście los we własne ręce? Czy byście się modlili? I jeszcze chciałbym wam... was poinformować, bo może nie wszyscy oglądają telewizję, nie wszyscy wiedzą. I jest taka strona dogry.pl. I tam 100 punktów kosztuje przez SMS-a 2,40 coś bodajże, teraz nie pamiętam. A pójdziemy sobie do Tesco, kupimy sobie Liona z... za 99 groszy promocyjnego i mamy 100 punktów. Wpisujemy ten kod na stronie, który jest w środku i mamy 100 punktów i możemy wymienić na daną grę. Więc jeżeli chcecie, to zachęcam was do tego, bo można naprawdę za te punkty wymienić na niezłe gry. Ja już mam tam 7000 punktów. Mam jeszcze kilka opakowań z Liona niewykorzystanych, więc wymienię sobie na pewno na jakąś fajną gierkę. Kolega mnie namawia na zakup Ratchet League i prawdopodobnie wymienię sobie te punkty, albo poczekam, uzbieram jeszcze trochę i będę miał Wiedźmina trzeciego za darmo. Więc tyle chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Do następnego odcinka. Żegnam się z wami. Trzymajcie się serdecznie. Cześć. Jeszcze wam przypomnę. Kupujcie Liony z promocji. Naprawdę. Przyda wam się. Strzałka.